Cześć, witam Was na następnym spotkaniu z cyklu Notka z historii. Słuchajcie, dzisiaj następujące zagadnienie. 966 to chrzest Polski czy chrzest Mieszka I i rozpoczęcie procesu chrystianizacji? Ja zawsze uczę i na to mocno zwracam uwagę moim maturzystom, żeby odpowiednio posługiwali się tymi dwoma pojęciami, bo oczywiście... Przyjęcie chrztu przez mieszka pierwszego i księcia Polan w 966 roku to już zostajemy przy tej dacie. Nie zastanawiamy się, bo to, czy, czy, czy to był 966, czy 965, to już zostawiamy mediewistom. Czy oczywiście mówimy, że ten 966 wraz ze przyjęciem chrztu przez mieszka to rozpoczęcie procesu chrystianizacji państwa Polan, czyli Chrzest Polski, tylko że tak naprawdę z perspektywy historycznej, i tak chcę, żebyście wy, maturzyści historycznie to widzieli, przecież nie ma wtedy jeszcze Polski. To był chrzest mieszka pierwszego księcia Polan i rozpoczęcie procesu chrystianizacji. Dlatego uczulam was na to, żeby odpowiednio używać pojęcia, pojęcia historyczne. Co takiego wydarzyło się w roku 1966? Dlaczego? Ta data i to wydarzenie jest początkiem państwa polskiego. No, po pierwsze patrząc z perspektywy Europy średniowiecznej, to początek każdego ówczesnego państwa to przyjęcie chrztu i rozpoczęcie procesu chrystianizacji, czyli jakby wstąpienie tego państwa wcześniej barbarzyńskiego, czy tych struktur plemiennych barbarzyńskich wstąpienie do grona państw chrześcijańskich. Oczywiście proces chrześcijanizacji. To, to, to był to proces wielo, wieloletni, wielo wie, czasami wiekowy. oczywiście. Ale z tej perspektywy to było ważne. Dlatego początkiem państwa polskiego, początkiem czy państwa czeskiego, czy państwa węgierskiego patrząc na Europę Środkowo-Wschodniej było właśnie, Przyjęcie chrztu przez władzy i rozpoczęcie procesu chrystianizacji. To jest raz. Dwa. Jakie obszary wchodziły w skład państwa Mieszka I w chwili, gdy przyjmował on chrzest i rozpoczynał się proces chrystianizacji? No zobaczcie, tutaj macie mapę, tu, że był to obszar dzisiejszej Wielkopolski oraz Mazowsza. I było to państwo Polan, były to plemiona słowiańskie. Dlatego używamy pojęcia państwa Polan. Zobaczcie także, że wraz z rozwojem terytorialnym państwa Mieszka I poszerzał się obszar procesu chrystianizacji. Proces chrystianizacji. Przecież przyjęcie chrztu przez Mieszka to przybycie duchownych do jego państwa i rozpoczęcie procesu właśnie nawracania. Rozpoczęcie procesu nawracania, bardzo ważnego procesu. I ten proces z, pod względem faktograficznym trzeba oprzeć na następujących właśnie faktach historycznych, wydarzeniach. Po pierwsze, 968, pierwsze biskupstwo misyjne. Następnie, zobaczcie proszę, Rok 997: misja biskupa praskiego Wojciecha w Prusach i w konsekwencji jego śmierć. W konsekwencji śmierci polityka Bolesława, syna Mieszka I, doprowadzenie do tego, że Wojciech został świętym i w tysięcznym roku do grobu świętego Wojciecha przybył cesarz. Rzymski narodu niemieckiego Otton III. To spotkanie w historiografii nosi nazwę zjazd Gnieźnieńskiego. To też pamiętajcie, że też jest olbrzymim uproszczeniem stwierdzenie, że Otton pierwszy przybył na zjazd Gnieźnieński. No jak Otton pierwszy przybył na zjazd Gnieźnieński? No zobaczcie, czyli co był zjazd, tak? I Otton dostał zaproszenie? Nie. Otton przyjechał z, po prostu z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha. I zjechało się tam do Ottona, odtąd Otton przyjechał i Bolesław go przyjął. I dlatego oni się zjechali, zjazd. Więc też używając pojęcia Otton przybył na zjazd gnieźnieński. No też trzeba pamiętać o tym, że często jest to używane jako uproszczenie. Ale dzięki temu spotkaniu, i jesteśmy cały czas przy procesie chrystianizacji i wadze procesu chrystianizacji, Otton wyraził zgodę. Na powołanie arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech biskupstw w Koło Brzegu, we Wrocławiu oraz w Krakowie. Czyli cały czas mamy proces chrystianizacji państwa Polan. Po śmierci syna Bolesława pierwszego Chrobrego, po śmierci Mieszka II, rozpoczął się okres kryzysu państwa piastowskiego, którego najważniejszym przejawem którego najważniejszym przejawem był bunt przeciwko chrześcijaństwu. Czyli ten, z jednej strony, to wprowadzanie chrześcijaństwa było bardzo kosztowne pod względem ekonomicznym, pod względem mentalnym, dlatego w chwili kryzysu państwa, mieszkańcy państwa Polan, wtedy już możemy mówić państwa polskiego. Bo przecież od koronacji Bolesława I mówimy o państwie polskim, podnoszą bunt przeciwko nowym strukturom, przeciwko Kościołowi. Więc zobaczcie, jeszcze raz podsumowując, 966 Chrzest Mieszka pierwszego i jego otoczenia, rozpoczęcie procesu chrystianizacji. 968 tysięczny, arcybiskupstwo w Gnieźnie, biskupstwo w Koło Brzegu, Wrocławiu i Krakowie proces przyjęcia chrztu, rozpoczęcie procesu chrystianizacji, to maturzysto musi znać, przygotowując się do egzaminu maturalnego z historii. Pamiętaj proszę. Będziesz chciał rozszerzyć wiedzę? Zapraszam na mój Instagram Historia i Woz z doktorem Andrzejem.